kolejnym zadaniu interesuje nas cecha podzielności przez 3, czyli tak szybko sobie tę cechę powtórzmy. Otóż, jeżeli mamy na przykład liczbę 123 i 122, mamy takie dwie liczby. No i pytanie jest takie, która z tych liczb będzie podzielna, czy w ogóle któraś będzie podzielna przez 3, to co musimy zrobić? Musimy dodać cyfry, które tworzą tę liczbę, czyli w tym przypadku 1 dodać 2 dodać 3, tutaj dodajemy 1 dodać 2 i dodać 2. Tutaj otrzymamy 6, tutaj otrzymamy 5. Jeżeli ta liczba będzie podzielna przez 3, którą tutaj otrzymamy, ten wynik będzie podzielny przez 3, to oznacza, że cała liczba będzie podzielna przez 3. Ponieważ 6 dzieli się przez 3, to oznacza, że ta liczba będzie podzielna przez 3, 5 nie, czyli 122 nie będzie podzielne przez 3. No dobra, no to teraz przejdźmy do zadania, czyli to sobie może tutaj zmarzę, żeby nam po prostu nie przeszkadzało. I jeżeli spojrzycie na podpunkt A, to od czego musicie zacząć przy podzielności przez 3? Od dodania cyfr, czyli oczywiście nie wiemy, ile A jest równe, czyli dodajmy do siebie wszystkie pozostałe cyfry. Czyli mamy tak, 3, 3 i 3, no i jeszcze raz 3, no i 4. Czyli to będzie tak, 3 plus 3, 6, 9, 9 plus 3, 12, plus 4, 16. No i teraz wiemy, że jeszcze musimy do tej 16 tak dodać A, czyli taką tutaj musimy podstawić jedną z tych cyfr, żeby ta suma dzieliła się przez 3. No to sprawdzamy po kolei. Gdy pod A podstawimy 0, to otrzymamy 16 dodać 0, czyli 16. No to 16 nie dzieli się na pewno przez 3. Następnie mamy jedynkę. 16 dodać 1 to 17, też nie. 16 dodać 2 to będzie 18, czyli dwójka nas tutaj interesuje. Może tu sobie na razie na górze zaznaczmy, czyli dwójka tak. Trójka, 16 plus 3, 19, nie. 16 plus 4, 20, też nie. 16 dodać 5 to 21, 21 dzieli się przez 3. Następnie 16 dodać 6 to 22, czyli nie, plus 7 też nie, plus 8, no to 16 dodać 8 to 24, 24 dzieli się przez 3, no i dziewiątka już też nie. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o podpunkt A, to w miejscu literki A tutaj może pojawić się dwójka, może pojawić się piątka, a także może pojawić się 8. Mamy 3 takie możliwości. Bardzo podobnie postąpimy w przypadku podpunktu B, zobaczcie. Czyli co zrobimy? Najpierw dodamy cyfry, które znamy, czyli mamy tak 6, 4, 8, 7, 1 plus A, czyli co my tutaj otrzymamy? 10, 18, 25 plus 1, 26, dodać A. No i teraz tutaj na dole będziemy zaznaczali to, co nas interesuje. No jeżeli do 26 dodamy 0 na początek, to otrzymamy 26. No 26 nie dzieli się przez 3, czyli pod A 0 podstawić nie wolno. Jeżeli mamy jedynkę, to mamy tak, 26 plus 1 to 27. 27 dzieli się przez 3, czyli jak najbardziej ta jedynka nas interesuje. Dwójka, no to 26 dodać 2 to 28, czyli nie. Trójka też nie, bo to byłoby 29. Ale czwórka to 26 plus 4, 30. 30 dzieli się przez 3. Piątka, czyli 31. Gdy dodamy szóstkę, mamy 32, czyli też nie. Siódemkę, 33, no to tak. 8, 34 i 9, 35. No, czyli tylko te trzy możliwości. Czyli zauważcie, że tutaj A może być równe 1, może być równe 4, no i jeszcze ewentualnie 7. Podpunkt C nie jest trudniejszy, natomiast troszkę więcej liczenia będzie. Czyli tutaj przede wszystkim zauważcie, że mamy dwa razy literkę A. Czyli ponieważ mam taką samą literę, to oznacza, że w tych miejscach pojawi się taka sama cyfra. Czyli to nie może być na przykład w ten sposób, że tu będzie jedynka, a tu dwójka. Nie, jeżeli tu na przykład będzie 1, to oznacza, że tu też musi pojawić się jedynka. No dobra, dodajmy te cyfry, które znamy. Czyli mamy tak, 4, dodać 3, dodać 4, dodać A,
dodać 4 i dodać a, czyli mamy tak 7, 11, 11 plus 4 to 15, no i dodać a i dodać a, czyli to jest 1a, to też jest 1a, redukujemy wyrazy podobne i 1a dodać 1a to będzie 2a. Możemy to zapisać w ten sposób. No i teraz trzeba sprawdzić. No, gdy mamy 0 do podstawienia pod a, to będzie 15 dodać 2 razy 0, czyli 0, a 15 dodać 0 to będzie 15. No i liczba 15 jak najbardziej jest podzielna przez 3, czyli 0 nam tutaj pasuje. Teraz mamy 1, czyli to będzie 15 dodać 2 razy 1, czyli 2, 17 już niekoniecznie. Teraz 2, czyli 2 razy 2 to będzie 4, 15 plus 4, 19 też nie. 3, 2 razy 3 to 6, 15 dodać 6 to 21, no to już 21 dzieli się przez 3. 4, 2 razy 8, 2 razy 4 to 8, 15 dodać 8 to 23, czyli nie. 5, czyli tu mamy 10, 15 plus 10, 25, nie. 6, 2 razy 6, 12, no i dodać 15 to będzie 27. 27 jak najbardziej będzie podzielne przez 3, czyli tak, to była 6. Teraz 7, 2 razy 7, 14 plus 15, 29, nie. 2 razy 8, 16 plus 15, 31, też nie. No i 2 razy 9 to 18, 18 plus 15 to 33, czyli 33 dzieli się przez 3. No to znaczy, że miejsce a możemy podstawić, może tu sobie zapiszmy, że a może być równe w tym przypadku 0, może być równe 3, może być równe 6, ewentualnie 9. No i jeszcze podpunkt, ostatni podpunkt D. No tutaj też mamy wszędzie taką samą literę, czyli jak tu na przykład pojawi się jedynka, no to wiemy, że tu też te jedynki będą, tak? Czyli pod taką samą literą muszą się ukrywać oczywiście te same cyfry. No to to może sobie zmarszmy, żeby nam się nie pomyliło. No i po kolei lecimy. Czyli najpierw dodajmy cyfry, które znamy, czyli 5 dodać A, dodać a, dodać 6, dodać a, dodać 3. Mamy tak, 5, 11 plus 3, 14. Jak mamy samą literkę a, czy x, czy y, to możemy sobie tę jedynkę tutaj zapisać. Dla ułatwienia 1a, dodać 1a, dodać 1a, to będzie 3a. No i musimy sprawdzić, gdy pod a podstawimy 0, to 3 razy 0 to będzie 0, 14 plus 0 to 14. No, 14 nie jest podzielna przez 3, czyli 0 nam odpada. 1. 3 razy 1 to będzie 3, 14 plus 3, 17. 17 jak najbardziej nam nie pasuje. 2. 3 razy 2 to będzie 6, 14 plus 6, 20. 20 też się nie dzieli przez 3. Teraz 3. 3 razy 3, 9, 14 plus 9, 23. No, 23 przez 3 też się nie dzieli. 4. 3 razy 4, 12, 12 plus 14 to 26, 26 też nie, 5. 3 razy 5, 15 plus 14, 29 też nie. Teraz 6, 3 razy 6 to 18, 18 dodać 14 to 32, czyli odpada. 3 razy 7, 21, 21 plus 14 to 35, no 35 też nie będzie podzielne. 8, 3 razy 8, 24, 24 dodać 14 to 38, 38 też nie. No i 9, 3 razy 9, 27, 27 plus 14 to 41. No i 41 zauważcie, że też nie będzie podzielne przez 3. No i spójrzcie tutaj, wykluczyliśmy wszystkie cyfry, czyli to oznacza, że nie ma takiej cyfry, którą byśmy mogli podstawić w te 3 miejsca i żeby wówczas cała liczba była podzielna przez 3. Czyli trzeba byłoby tutaj sobie zapisać, nie ma takiej cyfry, bo oczywiście komentarz tutaj jak najbardziej powinien się pojawić.